Rok 1918. To wtedy Polska odzyskuje niepodległość, to wtedy Thomas Wilson przedstawia swoje 14 punktów, a w Niemczech wybucha rewolucja listopadowa. Właśnie w 1918 roku urodził się też pan Jan Augustyn. Dokładnie 4 sierpnia pan Jan obchodził będzie swoje 100. urodziny. Dobrze, że przeżyłem ten 100 lat, ale panie ten dziecko, to życzyli mi wszyscy 100 lat i wszyscy i kolędy 100 lat, no, nie spełniło się wszystko. Choć urodził się na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego, przez całe swoje życie związany jest z Jaworznem. To tutaj w czasie II wojny światowej trafił jako przymusowy robotnik, to stąd uciekał z przedlów niemieckich karabinów i to tutaj wrócił po wojnie. Tutaj znalazł też wybrankę swojego serca. Choć z zawodu pan Jan jest stolarzem, to całe swoje życie pracował najpierw przy budowie, a później jako pracownik w jaworznickiej elektrowni. A że 100. urodziny to doskonały moment na wspomnienia, pana Jana odwiedził dziś kolega z pracy. Znaleźliśmy się bardzo dobrze, bo to było tak, że jak tam coś chciał człowiek wiedzieć, jak coś tam z mebelkami zrobić, coś, a wtedy było źle, no to pana Jana się pytało, a jakby to zrobić, a co to zrobić, no to poradził zawsze. Specjalne życzenia na ręce jubilata złożył również prezydent Andrzej Duda. My dołączamy do życzeń, życzymy przynajmniej kolejnych 100 lat i zdrowia, zdrowia i jeszcze raz uśmiechu.